Pan Jezus nie będzie pochwalony. Kochani, dzisiaj dostajemy przepiękne słowo. Dostajemy słowo pełne mocy. Słowo, które chciałbym, żebyśmy dzisiaj, zobaczcie, jak wiele czasu w życiu duchowym tracimy, w życiu duchowym, ale w życiu tracimy. Zatrzymajcie się dzisiaj. Dzisiaj będzie troszkę dłużej, ale dlatego, że ta Ewangelia jest bardzo ważna i trzeba ją przeżyć. Kochani, dwa obrazy. Chcę, żebyśmy pomyśleli i chcę, żebyśmy się zatrzymali, żebyśmy je narysowali sobie. Zafundujcie sobie ten relaks. Zobaczycie, że naprawdę odnajdziecie się w tym słowie. Pierwszy obraz to jest obraz owcy. My niestety jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do obrazu owcy, do tego obrazu, nie? Zielone pastwiska, owce, które się pasą, jest słońce, piękne niebo i tak dalej, jest pasterz. I kochani, ja wam mówię, nikt z nas nie chce być owcą. Nikt z nas nie chce być owcą. Dlaczego? Już wam to tłumaczę. Zobaczcie, owca, oczywiście to jest życie owcy. Są piękne góry, jest trawa, jest pastwisko i tak dalej. To jest prawda, ale owca to jest ktoś, kto jest bardzo słaby. Owca bez pasterza nie istnieje. Owca to jest ktoś, kto nie potrafi się samemu obronić. Owca to jest ktoś, kto też nie ma mocy. To jest ktoś, kto tak naprawdę zależy od kogoś. Chcecie być takimi? Od razu nam nasuwa się to, nie chcemy być owcą. Zobaczcie dalej, owca to jest takie zwierzę, które żyje w ciągłym jakimś takim niebezpieczeństwie, bo jest wilk, nie wiem, gdzieś obok, który chce pożreć owcę. To jest życie owcy. I myślę, że to jest bardziej prawdziwy obraz owcy. Tylko problem jest taki, że owca nam się również kojarzy z ranami i tak dalej. Kochani, my jesteśmy owcami. Nasze życie, dzisiaj ty, który, czy ta, która mnie słuchasz, popatrz na swoje życie. Ile w nim jest zranień. Ile w nim jest nieporozumień. Jak wiele razy czułeś, czy czułaś się właśnie taka bezbronny, bezbronna. Jak wiele razy czujemy się w życiu słabi. Przecież my jesteśmy owcami. I to jest paradoks, że my będąc owcami nie chcemy żyć jako owce. Nie chcemy się dać leczyć, nie chcemy się dać prowadzić. Tymczasem rany, zranienia, te nasze słabe strony, to jest część naszego życia. To jest coś, co nas prowadzi do nieba. To jest taki most, który nas prowadzi do nieba. Gdzie to widzimy? Apokalipsa dzisiaj. Zobaczcie, to jest to, co mówi Jan, że to są ci, którzy przychodzą z ucisku. Jest ucisk. Kochani, nie trzeba sobie wyobrażać nie wiadomo jakiego ucisku. Nie wiem, że musimy być prześladowani, masakrowani, rozstrzeliwani i tak dalej. Wystarczy, że idziesz do pracy, ktoś cię nie rozumie. To jest ucisk. Przeżywasz kryzys małżeński, to jest ucisk. Masz problemy z pracą, to jest ucisk. Jest twoja choroba, to jest ucisk. I zobacz, to co dzisiaj jest uciskiem, może stać się twoją drogą do nieba. To mówi święty Jan w Apokalipsie. Jest tylko jeden warunek. To są ci, którzy swoje szaty wybielili we krwi baranka. Krew baranka to jest sakramenty. To jest żyć może żyć tym, co mam w sercu, to, co przeżywam w Kościele. W łączności z Kościołem, życiem sakramentalnym. To jest, wtedy jest, właśnie otwiera się ten most, droga do nieba. Ale idźmy dalej. Powiedziałem wam, że nikt z nas nie chce być owcami. I pewnie po tym, co wam powiedziałem, że być owca to jest bycie owcą, to znaczy żyć z ranami, pewnie nikt z nas nie chce być, ale nie powiecie, nie, nie, ja chcę być owcą. Jeśli tak, to dlaczego dzisiaj mam wrażenie, że żyjemy w świecie pełnym wilków? Wilk to jest ktoś, kto znaczy coś. Wilk to jest ktoś, kto ma siłę, kto ma potęgę, kto umie zadbać o samego siebie. Czy nie jest tak, że my dzisiaj bardziej przypominamy wilka, a nie jakąś owcę? Teraz drugi obraz, który chcę z wami przemedytować, ten piękniejszy, to jest obraz pasterza. To jest pasterz, kochani, niesamowity, jedyny w swoim rodzaju. To jest oczywiście Jezus, ale pasterz, który zna swoje owce. Jezus mówi o sobie, znam swoje owce. Co to znaczy? Że to, co dzisiaj masz w sercu, to, co przeżywasz, nie jest obojętne Jezusowi. Jezus zna twój ból. Jezus zna twoje cierpienie. Jezus zna wszystko to, co przeżywasz w swoim sercu.
Dla Niego to nie jest jakoś właśnie, nie wiem, obce. Jezus to zna. Kochani, to jest bardzo ważne. Jeżeli ty dzisiaj cierpisz, zobaczcie, ten pasterz staje się owcą. Po co? Żeby wziąć wszystkie nasze cierpienia na siebie. Żeby powiedzieć, ja to znam, jestem obok ciebie. Czasami mówimy w cierpieniu, Bóg jest daleki. No właśnie to słowo mówi, Bóg jest bliski. Jest pasterz, który jest niesamowicie bliski. Zobaczcie dalej, co się dzieje. Jan mówi tak, że widzi przed tronem baranka rzesze ludzi. Co to znaczy, że wszyscy jesteśmy zaproszeni? Bo ktoś z was może pomyśleć, może dla tych to jest słowo. Ksiądz Łukasz mówi dla tych, ale dla mnie wszyscy są zaproszeni, żeby przeżyć to samo. Kochani, dalej, jest piękny fragment w Apokalipsie, który mówi Jan, że ten baranek zabity otrze każdą łzę z oczu tych, którzy są przed jego tronem. Zamknijcie dzisiaj swoje oczy teraz. Przywołajcie wszystkie te cierpienia, które macie w swoim sercu i dajcie się poprowadzić słowu z Apokalipsy. To jest to słowo, które mówi, że pasterz zasiądzie na tronie, poprowadzi nas do źródeł wody życia i otrze każdą naszą łzę. Czy to nie jest słowo pocieszające, piękne? To jest przepiękny obraz pasterza. To jest obraz pasterza, który staje się owcą. I to jest miłość konkretna. To jest miłość konkretna. To jest miłość, która daje to jest Jezus, który daje samego siebie, żeby z Jego śmierci wytrysło dla nas życie. Mówimy o Apokalipsie, kiedy oglądamy filmy apokaliptyczne, widzimy koniec świata, sąd i tak dalej. Tu nie ma tego sądu. Zobaczcie, Apokalipsa to jest moment miłości. Bóg walczy o nas do końca. Jezus mówi tak, ja wołam swoje owce po imieniu. Znaczy, Jezus woła ciągle owce, nawet wtedy, kiedy my się od Niego oddalamy. On nas ciągle woła i nie przestaje, walczy do końca. I wierzę, że przyjdzie taki dzień, że kiedyś usłyszymy Jego głos. I mówi tak, te owce, które słyszą mój głos i mnie i idą za mną, mają życie. Zobaczcie, kochane dzieci, czy nie jest tak, że nasi bracia i siostry, ja mówię też o sobie, ile razy w życiu, kiedy nie słucham głosu Jezusa, staje się pusty w środku, nie ma we mnie życia. Kiedy nie słuchamy głosu Jezusa, stajemy się puści. Znaczy, jak to powiedzieć, bez życia w środku. Jezus chce nas konkretną miłością zbawić. Kiedy przyszedł, używał wszystkich, zobaczcie, zmysłów. Dotykał, patrzył, słuchał, zobaczcie, całował. Po co to wszystko? Żeby powiedzieć, ta miłość jest konkretna. Jezus naprawdę walczy o nas, kochani. Taki powinien być Kościół. Kościół powinien pokazywać tę miłość niesamowitą Jezusa do człowieka. I tutaj zrobię jeden nawias, żeby to zamknąć, bo zobaczcie, co dzieje się znowu w drugim czytaniu. W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich. Barnaba i Paweł idą, bo przeżyli tę miłość bardzo osobiście. Idą teraz ewangelizować. I co się dzieje? Idą do Żydów, do tych, którzy powinni zrozumieć i powinni jako, nie wiem, uprzywilejowani doświadczyć. Żydzi ich odrzucają. Co się dzieje dalej? Wiemy doskonale. Zobaczcie, idą do pogan Paweł, Barnaba. Oni się nie zatrzymują, bo ta miłość jest tak ogromna, że oni muszą iść i muszą ewangelizować. I poganie się zachwycają. Zobaczcie, to może być obraz dzisiejszego Kościoła. Czy nie jest tak czasami, że my w Kościele mamy grupę jakąś jedną, w której medytujemy Słowo Boże, jest nam ciepło, fajnie i tak dalej. I kiedy Kościół mówi słowo dialog, kiedy mówi, żeby wyjść, my mówimy... O nie, nie, z tymi dialog to nie, tu się nie da, bo oni to są w grzechu upaprani po łokcie, oni nie chcą dialogować z nami, kochani. Dzisiaj może nie chcą, ale jeżeli nie usłyszą dobrej nowiny, że są kochani przez Boga, może nigdy nie zechcą, rozumiecie? Kościół, który zamyka się w sobie, który staje się takim ciepłym kościołem, bezpiecznym, jest największym nowotworem, jaki może być w ciele Pana Jezusa. Bo Jezus wychodzi zawsze ku. I my, którzy przeżywamy Ewangelię, powinniśmy wychodzić zawsze ku. Ku tym braciom, którzy są może, nie wiem, dzisiaj po łokcie upaprani w grzechu, którzy nie mają siły nawet powstać i nie wiedzą, że mogą powstać.
Módlmy się dzisiaj o to, żebyśmy byli takim Kościołem, Kościołem w drodze, Kościołem, który przeżywa miłość Boga bardzo konkretnie, ale potem Kościołem, który tę miłość roznosi. Z całego serca Wam życzę i błogosławię na tę niedzielę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.